Jesteśmy w montażowni. To jest miejsce, do którego trafiają materiały zrealizowane na planie zdjęciowym, ujęcia. W tej chwili montażownia wygląda tak. Film montuje się korzystając z programów komputerowych. Tutaj zgromadzone są pliki zdjęciowe, czyli ujęcia. I tak wygląda montowany film. Poszczególne ujęcia układane są na tak zwanym timeline, czyli takiej osi czasu określającej kolejność ujęć. Kiedyś ta praca wyglądała inaczej. Do montażowni trafiały rolki taśmy filmowej, wywołanej taśmy, i montażysta wybierał odpowiedni fragment, wycinał nożyczkami albo przy pomocy takiej specjalnej gilotyny i lepił te kawałki taśmy ze sobą. Dzisiaj to wszystko odbywa się w postaci cyfrowej. To spora zmiana technologiczna, natomiast sama istota pracy montażowej nie zmieniła się. Zawsze polegała właśnie na tym, żeby wyciąć odpowiedni fragment ujęcia i skleić z innym ujęciem, określając po kolei ciąg ujęć, które tworzą razem film. Wydaje się, że te decyzje są bardzo proste i wręcz czynność mechaniczna, ale wybór odpowiedniego fragmentu nakręconego materiału i ułożenie w odpowiednim kontekście decydują o tym, jak silnym narzędziem jest montaż. Jeden z pierwszych teoretyków kina, Lew Kuleszow, starał się zrozumieć fenomen kina jako nowego gatunku sztuki i on jest autorem takiego stwierdzenia, że w filmie montaż jest wszystkim. Montaż, czyli możliwość zmiany punktów widzenia. Wydaje się, że ten świat filmowy jest dookoła was. Kiedy bohater na ekranie spróbuje znaleźć odpowiednie ujęcie, ta dziewczyna na ekranie, ona patrzy na kogoś, kto jest tutaj, kto jest obok. My jako widzowie dopowiadamy sobie w wyobraźni resztę tego świata. Ten świat nie zamyka się w tych ramach. Ta postać, na którą dziewczyna patrzy i do której ona mówi, ona w naszej świadomości istnieje, my jesteśmy świadomi jej obecności. Czyli postrzegamy świat filmowy jako nieograniczony w przestrzeni, ale też nieograniczony w czasie. Tak jak postrzegamy tą rzeczywistą czasoprzestrzeń, w której żyjemy. I żeby tworzyć właściwą iluzję ciągłości tej przestrzeni, żeby budować tą przestrzeń filmową i czas, do tego służy montaż. I kolejno do budowania właśnie świata przedstawionego, kreowania postaci filmowych wraz z ich charakterami, z ich tożsamością, z ich osobowością i wreszcie do budowania narracji, ciągu opowieści, ale też do niejako programowania reakcji emocjonalnych odbiorcy, żeby wzruszał się tam, gdzie chcielibyśmy jako twórcy, żeby się wzruszał, żeby śmiał się w odpowiednich momentach, żeby rozpłakał albo przestraszył w innym momencie. To wszystko można osiągnąć w odpowiedni sposób, używając tych prostych narzędzi montażysty. Wybór i umieszczenie w kontekście. Wydaje się, że film powstaje na planie, że wszystko, co dotyczy filmu, tam zostało zdecydowane. Sposób sfilmowania, gra aktorska, inscenizacja, te wszystkie elementy są ustalane na planie, ale nie w sposób ostateczny. Pojedyncze ujęcie filmowe jest bardzo jednoznaczne, ale jednocześnie zawiera potencjał bardzo wielu, wielu dodatkowych znaczeń. Kiedy na przykład patrzymy na ujęcie biegnącego człowieka, to jest po prostu biegnący człowiek. Od montażu zależy, czy to jest człowiek, który ucieka, czy to jest człowiek, który goni, czy być może to jest człowiek, który po prostu uprawia jogging. Wydaje się, że montażysta nie tworzy żadnego elementu filmu, natomiast uczestniczy w tworzeniu struktury filmu, czyli znajduje odpowiednie miejsce dla wszystkich elementów stworzonych przez reżysera, aktorów, operatora, scenografa, kostiumografa, również przez scenarzystę w sferze pomysłu i idei. Istnieje takie powiedzenie, że montaż to jest pisanie scenariusza po raz trzeci. Montaż to jest czas na to, żeby zweryfikować te wszystkie założenia, te wszystkie intencje twórcze, złożyć je razem i
poszukać tego najlepszego kształtu filmu, najsilniej oddziaływującego na odbiorcę. W montażowni niejako na nowo przyglądamy się każdej postaci i decydujemy, kim tak naprawdę ta postać ma być, jaki mieć temperament. Wyobraźcie sobie sytuację, bardzo prostą sytuację, rozmowa, chłopak, dziewczyna pyta, kochasz mnie? Chłopiec odpowiada jej, tak, kocham cię. Zastanówcie się, jak wiele możliwych znaczeń jest tego krótkiego dialogu. Jeżeli chłopak odpowie na to pytanie, patrząc jej w oczy i od razu, tak, kocham cię, będzie znaczyło, że kocha. Ale jeśli zanim odpowie, ucieknie wzrokiem na bok, zamyśli się, odpowie po momencie niepewności, to może znaczyć, że nie jest pewien tego, czy kocha, być może kłamie, może również w ogóle nie odpowiedzieć na to pytanie. Do tego jeszcze dochodzi uśmiech, mowa ciała, gest. I to są te elementy, o których wyborze decydujemy w trakcie montażu. Czy tam będzie pauza przed odpowiedzią? Czy będą patrzyli sobie w oczy, czy będą uciekali spojrzeniami? Czy wykorzystamy moment, kiedy postać pochyla się w kierunku drugiej postaci? Czy też wykorzystamy moment, kiedy jest częściowo odwrócona? Również właśnie w trakcie montażu decydujemy też o wielkości planów. Czy obejrzymy tę sytuację z dystansu w planie ogólnym, czy też zajrzymy tym postaciom w oczy w planach bliskich, czy też skupimy się tylko na jednej z tych postaci, tylko na pytającej dziewczynie i jej reakcji, a chłopca w ogóle nie zobaczymy. Ona wtedy będzie ważniejszą postacią w scenie. Każdy film, który oglądamy, jest zmontowany, ale musicie wszyscy wiedzieć, że każdy film może być zmontowany na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów.